Po ponad 100 latach wrócił do Cieszyna tramwaj. Ta długo wyczekiwana atrakcja turystyczna jest już dostępna. Dzisiaj wielki dzień, no udało się, trochę to trwało, ale tramwaj jest zaparkował, a dzisiaj wielki dzień odsłonięcia. No i jeszcze go nie odsłanialiśmy, także dzisiaj na pewno wielki dzień, wielka radość, też wiele obaw i nerwów, ale jesteśmy po tym pierwszej prezentacji mappingu, myślę, że robi wrażenie, tak jak Cieszyn. No właśnie, robi wrażenie, no to teraz powiedzmy, bo dzisiaj co jeszcze w planie teraz? Rzeczywiście schodzimy na dół jeszcze spacerkiem do Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej i tam będziemy uroczyście odsłaniać tramwaj, także każdy będzie mógł do tego tramwaju sobie wejść, zobaczyć rzeczywiście, jak ten tramwaj wcześniej jeździł po Cieszynie i jak on wtedy wyglądał. Wiem, że wiele osób było zdziwionych, że ten tramwaj jest taki niewielki, że to w porównaniu z tymi tramwajami, które spotykamy gdzieś tam w Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu, to jest niewielki wagon, no ale tak kiedyś ten wagon wyglądał i taki tramwaj jeździł po Cieszynie, także trzeba koniecznie zobaczyć. To tak na święta, to taki prezent tutaj dla mieszkańców. No ja myślę, że staramy się, żeby mieszkańcy też na te święta poczuli tą radość z tego, że rzeczywiście udało nam się zarówno zamknąć cały projekt, zbudować coś nowego, bo myślę, że obiekt, który teraz jest nad Olzą na Zamkowej 1 też robi wrażenie, a myślę, że teraz jeszcze ten czas zimowy, to ten dach nie robi takiego efektu, jak będzie to na wiosnę. Będziemy mogli sobie przysiąść na dachu, zobaczyć, jak w dole płynie Olza i być może zaśpiewać "Płyniesz, Olzo". Rozumiem, że ta atrakcja będzie już od dziś dostępna dla każdego. Tak, dokładnie, będzie dostępna, także zapraszamy serdecznie do Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej i też do tramwaju, żeby zobaczyć na przykład tą tabliczkę "Nie pluć na podłogę". Słyszałam o tej ciekawej tabliczce. Oczywiście to wszystko pieniądze z projektu transgranicznego, to jeszcze raz tutaj prosimy o takie podsumowanie, jakby pani mogła nam tutaj wspomnieć, jak to wygląda. No to jest ponad 30 milionów. Z tego prawie 9 dostaliśmy z Unii Europejskiej. Rzeczywiście 85% zarówno na tramwaj, jak i na Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej to rzeczywiście jest ten wkład Unii Europejskiej. Natomiast rynek Głęboka, te elementy, które były elementami infrastruktury z budżetu miasta, ale myślę, że też może się podobać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik. No.